Po raz szósty organizujemy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Polski Czerwony Krzyż śniadanie wielkanocne. Na co dzień Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w którym pracuję, pomaga wszystkim rodzinom. A to jest taka impreza, którą dedykujemy wszystkim mieszkańcom miasta Opola, bez względu na to, czy korzystają z pomocy, czy są w trudnej sytuacji, czy bardzo dobrze im się powodzi. Święta Wielkanocne to jest taki dzień, kiedy wszyscy powinniśmy być razem, żeby ci bogatsi zauważyli tych biedniejszych, ci słabsi, tych mocniejszych. Być może jedni drugim podadzą rękę i jedni od drugich się czegoś nauczą. Święta Wielkanocne mają długą, piękną tradycję, ale nie jest to takie oczywiste, że robi się śniadania wielkanocne, czyli spotyka się z mieszkańcami i w ten sposób zachęca się wszystkich do świętowania, do bycia razem i spędza się ten czas tak symbolicznie wspólnie. W Opolu właśnie w ten sposób postępujemy, nie tylko Wigilia dla bezdomnych, ale też mamy swoją tradycję śniadania wielkanocnego. W ostatnich latach ze względu na inne okoliczności, czyli choćby pandemię, było z tym troszeczkę inaczej, ale wracamy do tej pięknej naszej opolskiej tradycji. Jesteśmy chyba jednym z nielicznych samorządów, które właśnie te święta wielkanocne organizuje wspólnie. Oprócz tego, o czym pani dyrektor powiedziała, że święta Bożego Narodzenia, czy Dzień Ubogich także, to tutaj w te święta wielkanocne, w wyjątkowy, świąteczny czas zapraszamy wszystkich mieszkańców do takiego wspólnego świętowania, aby trochę radości w tym takim teraz trudnym dość okresie czasu, w którym jesteśmy, no przecież wszyscy zmagamy się i z drożyzną, i z szalejącymi cenami, i z trudną sytuacją taką ekonomiczną, społeczną, spotkać się i wspólnie poświętować, bo jest tak, że jednak tym, co jednoczy Polaków, jest czas świąt i wspólne spędzenie tego czasu z rodziną, z najbliższymi, z przyjaciółmi przy stole wielkanocnym. Mamy nadzieję, że dopisze pogoda, jedyna niepowtarzalna, słoneczna i da nam szczęścia na nadchodzące święta. Oczywiście o oprawę tutaj taką duchową zadba nasz ksiądz biskup, który za każdym razem od samego początku jest z nami, pobłogosławi, na pewno skieruje do nas słowo. Od godziny 11 do godziny 13 będziemy serwować pyszny żurek prezydencki, będzie mnóstwo ciasta, będzie można też zobaczyć, jak w innych kulturach wyglądają wielkanocne stoły, bo zaprosiliśmy przedstawicieli kultury romskiej, Gruzinów, Czechów, Ukraińców. Będzie też bardzo dużo różnego rodzaju warsztatów, na przykład uchodźcy z Ukrainy, którzy mieszkają od wybuchu wojny w naszym mieście, urządzą pokaz klejenia pierogów. Myślę, że te pierogi będą się cieszyły też bardzo dużą popularnością. Będzie można dostać dużo niezwykłych przepisów. Będzie rozstrzygnięty konkurs na najwspanialszą babkę. Babka towarzyszy świętom Wielkiej Nocy. Będzie bardzo dużo atrakcji. Będziemy wypuszczać jak co roku na śniadaniu wielkanocnym gołębie. Będziemy docierać do wszystkich mieszkańców miasta Opola, którym nie uda się przyjść na opolski rynek, wypuszczając naszymi życzeniami balony. Także naprawdę bardzo, bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców Opola zapraszam do udziału.